Dzień dobry. Witam Państwa na dzisiejszym webinarium. Nazywam się Malwina Drobet-Golińska, reprezentuję Departament Komunikacji i Marketingu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i mam przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejsze spotkanie, które poświęcone jest pożyczce na rozwój. W studiu jest ze mną Michał Bonin Dzień dobry. z Departamentu Rozwoju Startupów, który na co dzień zajmuje się instrumentem, który dzisiaj omówimy. W trakcie trwania webinarium mają Państwo możliwość zadawania pytań poprzez specjalny formularz widoczny na dole ekranu. W ostatniej części naszego panelu nasz ekspert odpowie na pytania, które do nas wpłynęły. Naszą rozmowę rozpoczniemy od prezentacji, która ma nakreślić Państwu podstawowe założenia tego konkursu. Zapraszam do jej wysłuchania. Każda inwestycja w rozwój przedsiębiorstwa to zysk dla firmy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła pilotażowy program Pożyczka na Rozwój. Dla mikroprzedsiębiorców i małych firm to możliwość pozyskania taniego kapitału na inwestycje, nawet 500 tysięcy złotych. Rozwój przedsiębiorstw wymaga systematycznego inwestowania w nowe maszyny, urządzenia, technologie, produkty. Z ostatniego raportu Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawie inwestycji i ich finansowania wynika, że inwestycje polskich przedsiębiorstw rosną, ale nadal są poniżej średniej Unii Europejskiej. Do tego niemal 1/4 polskich firm uważa, że ich nakłady inwestycyjne w ciągu ostatnich 3 lat były niewystarczające. W komunikacie z raportu zaznaczono, że utrzymanie dynamiki wzrostu wymaga skoncentrowania się na nowo na produktywności i innowacyjności z silnym zaangażowaniem zarówno ze strony sektora publicznego, jak i prywatnego. Polscy przedsiębiorcy są tego świadomi, choć lwią część stanowią u nich inwestycje odtworzeniowe, to coraz większy nacisk kładą na rozwój oferty produktowej i zwiększenie zdolności produkcyjnych. Mogą przy tym liczyć na wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programów operacyjnych ze środków unijnych, programów krajowych, a od 27 lipca także pilotażowego programu Pożyczka na Rozwój finansowanego z budżetu państwa. Adresatami pożyczki na rozwój są małe firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa poszukujące kapitału na rozszerzenie swojej oferty lub jakości dostępnych w niej produktów, zwiększenie efektywności produkcji oraz modernizację parku maszynowego. Wystarczy, że prowadzą działalność gospodarczą w Polsce od co najmniej 2 lat. Wnioskodawcy mogą liczyć na pożyczkę w wysokości od 100 do 500 tysięcy złotych na inwestycję w maszyny, urządzenia techniczne czy narzędzia. Jeżeli wymaga tego projekt, środki mogą być przeznaczone również na zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT funkcjonującymi już w przedsiębiorstwie. Projekt powinien zostać zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Tym, co wyróżnia pożyczkę na rozwój, jest bardzo atrakcyjne oprocentowanie. W zależności od wyniku oceny kondycji finansowej wnioskodawcy i przedstawionej formy zabezpieczenia spłaty może to być nawet 2,5% w skali roku. Ocena finansowa dokonywana jest na podstawie sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata. Jeśli firma działa krócej, jest to 2 lata. Spłata może zostać rozłożona maksymalnie na 5 lat, przy czym firmom przysługuje do 9 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Wkład własny przedsiębiorcy powinien stanowić co najmniej 20% kwoty pożyczki. Dodatkowym atutem dla pożyczkobiorców jest bonus za zrealizowanie całego projektu zgodnie z umową i opisem przedstawionym we wniosku. Po spłacie co najmniej 90% pożyczki zgodnie z harmonogramem przedsiębiorca uzyskuje prawo do otrzymania dotacji w wysokości 10% wartości pożyczki, maksymalnie 40 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzenia konkursu znajdują się na stronie internetowej. Umieszczono tam także generator wniosków pozwalający na szybkie i łatwe aplikowanie w programie. Dziękuję za prezentację. Michale, obecnie trwa nabór wniosków w ramach programu pilotażowego Pożyczka na Rozwój. Do kogo kierujecie ten konkurs? Konkurs kierujemy do przedsiębiorców, którzy chcą kupić nowe maszyny, urządzenia, mają problem z pozyskaniem środków finansowych na ten cel, a jednocześnie dysponują pewną gotówką, którą byliby również gotowi przeznaczyć na współfinansowanie tej inwestycji. A jakie wymogi muszą spełnić ci przedsiębiorcy, aby móc tutaj uzyskać pożyczkę i wsparcie? Przede wszystkim muszą spełniać definicję mikro, małego przedsiębiorcy.
muszą działać na terenie Polski od co najmniej 2 lat. Muszą, tak jak wspomniałem wcześniej, posiadać środki własne, które będą gotowi przeznaczyć na wkład własny. I muszą również zgodzić się na ustanowienie zabezpieczeń, które będą zabezpieczały spłatę pożyczki. Dobrze, to powiedz naszym oglądającym, na co pożyczkobiorca może otrzymać pożyczkę, na co ten nasz potencjalny wnioskodawca może otrzymać pieniądze. Pożyczka ma bardzo sprofilowany cel. Chodzi o zakup nowych maszyn, urządzeń, które umożliwią przedsiębiorcy wprowadzenie na rynek produkcji nowego produktu, nowej usługi lub też znaczące ulepszenie oferowanego już produktu, usługi. Środki pożyczki mogą zostać również przeznaczone na samą instalację tych maszyn i urządzeń, na zakup niezbędnego oprogramowania ICT, na integrację tego oprogramowania i maszyn z być może już istniejącym parkiem maszynowym. To co ważne, sam zakup maszyn i urządzeń musi stanowić co najmniej 70% kwoty pożyczki, o którą ubiega się przedsiębiorca. A w jakiej kwocie jest udzielana ta pożyczka i na jaki okres? Pożyczka jest udzielana w kwocie od 100 do 500 tysięcy netto na okres do 5 lat od momentu wypłaty pożyczki. A o jakim oprocentowaniu tutaj możemy mówić? Mówimy tutaj o oprocentowaniu od 2,5 do 6%. Wysokość oprocentowania zależy od właśnie rodzajów zabezpieczeń, jakie ustanowimy na spłacie pożyczki. Drugim takim elementem jest ocena kondycji finansowej przedsiębiorcy. Im lepsze zabezpieczenie, tym oprocentowanie pożyczki będzie niższe. A jaka jest intensywność wsparcia w tym przypadku? Założyliśmy, że przedsiębiorca będzie musiał zaangażować swoje środki w projekt, więc określiliśmy tą intensywność na poziomie 80%. Także na przykład kwota 400 tysięcy albo 500 tysięcy to może stanowić maksymalnie 80% zakładanego budżetu projektu. A czy pożyczkobiorca może skorzystać w karencji w spłacie kapitału? Tak. W spłacie pożyczki kapitału, tak? Tak, przewidzieliśmy taką możliwość. Karencja dotyczy tylko i wyłącznie kapitału. Odsetki przedsiębiorca będzie musiał spłacać od samego początku. Karencja ta wynosi maksymalnie 9 miesięcy. Zaletą jej jest elastyczność i możliwość skorzystania z niej w dowolnym okresie realizacji spłaty pożyczki. Przy założeniu oczywiście, że nie będzie ta suma przekraczała 9 miesięcy. W dokumentacji konkursowej czytamy, że wnioskodawca może ubiegać się o pożyczkę, ale także o wsparcie. Wyjaśnij naszym oglądającym, na czym to wsparcie będzie polegać. To jest kolejny element instrumentu, który odróżnia pożyczkę, naszą pożyczkę od oferowanych, dostępnych na rynku. I to jest właśnie ten element dotacyjny. Po zrealizowaniu projektu, osiągnięciu co najmniej jednego z trzech rezultatów obligatoryjnych, spłacie co najmniej 90% kwoty pożyczki, przedsiębiorca może ubiegać się o otrzymanie wsparcia w wysokości do 10% kwoty pożyczki, jednakże nie więcej niż 40 tysięcy. Na przykład pożyczkobiorca, który otrzyma od nas 500 tysięcy w ramach dotacji, no dostanie, tak jak powiedziałem, nie więcej niż 40 tysięcy. A jakie warunki musi spełnić wnioskodawca, aby móc ubiegać się o refinansowanie wkładu własnego? Musi spełnić kilka warunków. Najważniejszym jest spłata co najmniej 90% pożyczki. Kolejnym jest osiągnięcie jednego z
trzech rezultatów obligatoryjnych, które zostały wskazane na etapie składania wniosku. Trzecim jest realizowanie projektu od strony merytorycznej, takiej logistycznej, ale również sprawozdawczej. Mamy zamknięty cały projekt, mamy spłaconą pożyczkę w wysokości co najmniej 90%. Przedsiębiorca nabywa prawo do ubiegania się właśnie o takie wsparcie. Załóżmy, że przedsiębiorca zdecydował się tutaj złożyć wniosek. W jaki sposób ten wniosek należy złożyć? Przygotowaliśmy dedykowany temu generator wniosków. Można do niego się zalogować na przykład ze strony PARP-u i po stworzeniu własnego profilu zaczynamy wypełniać wniosek. Wymagamy tak naprawdę części opisowej w samym wkładzie. Część finansową ograniczyliśmy do sprawozdań finansowych. Chciałabym dopytać jeszcze, czy tutaj przy aplikowaniu konieczne jest załączenie jakichś dodatkowych dokumentów, jakichś załączników do generatora wniosków? Tak, jednakże ograniczyliśmy ich ilość i rodzaj do minimum i tym niezbędnym minimum są właśnie zatwierdzone sprawozdania finansowe, potwierdzone za zgodność. Najczęściej są to skany. Przypominam jednak, że to muszą być co najmniej dwa zamknięte okresy obrachunkowe, co najmniej dwa ostatnie lata. Przedsiębiorcy, którzy działają na rynku dłużej niż 2 lata, są zobligowani do załączenia takich sprawozdań finansowych za 3 ostatnie lata. A czy możesz powiedzieć, jak wygląda sam proces oceny takiego wniosku? Tak. Podzieliliśmy go na 3 główne etapy. Ocena formalna, ocena merytoryczna i ocena merytoryczna przed panelem ekspertów. Na pierwszym etapie oceniamy zero-jedynkowo, czy ktoś załączył takie sprawozdanie finansowe za dany rok, czy nie, i czy jest ono potwierdzone za zgodność z oryginałem. Po pozytywnej ocenie na tym etapie wniosek przechodzi do oceny merytorycznej. Tam oceniamy kwalifikowalność wnioskodawcy, czy działa właśnie on w Polsce od co najmniej 2 lat, czy spełnia definicję mikromałego przedsiębiorcy. Drugą częścią tej oceny jest kwalifikowalność samego projektu. Czy spełnia on założenia pożyczki, czy sama kwota pożyczki ma zostać przeznaczona na przykład na nabycie urządzeń, maszyn, czy opis projektu zakłada właśnie wdrożenie, bądź też wdrożenie nowej technologii, bądź też produkcję nowego produktu, usługi. Na tym etapie niestety nie wzywamy do poprawy ani uzupełnień. Ten etap kończy się oceną i wskazaniem przedsiębiorcy, co powinien poprawić w samym wniosku, w tej części opisowej, żeby móc ponownie pozytywnie przejść ten etap i przystąpić do tej kluczowej oceny, jakim będzie panel ekspertów. I ta część oceny to już będzie sama prezentacja swojego pomysłu, swojego projektu, modelu biznesowego przed gronem ekspertów. I ona będzie kończyła, to będzie ostatni etap oceny. Po tym etapie przedsiębiorca otrzymuje od nas ocenę opisową. Jeżeli sam model biznesowy, pomysł się spodoba, ale na przykład konieczne będzie doprecyzowanie lub też dokonanie zmian we wniosku, na tym etapie one zostaną zgłoszone i przedsiębiorca zostanie poproszony o nich naniesienie we wniosku. Mhm. A kiedy i w jaki sposób informujecie wnioskodawcę o, załóżmy, pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki i wsparcia? Wszystkie wnioski, które zostaną złożone do PARP do 5 dnia danego miesiąca, po przejściu dwóch pierwszych etapów, zostaną ocenione na panelu przed gronem ekspertów 20 dnia tego samego miesiąca. Bardzo szybko. Tak, bardzo szybko. Po
Postawiliśmy sobie pewien taki drobny warunek, że tych wniosków musi być co najmniej 3, żebyśmy postawili je przed gronem ekspertów. Więc w pewnym przypadku przedsiębiorca może troszeczkę dłużej poczekać. Jednakże sam proces oceny trwa od 5 do 20 danego miesiąca. Przedsiębiorca dostaje od nas bardzo szybko informację o tym, czy wniosek spełnia warunki formalne, czy też nie. A na pewno, jeśli nie spełni tej drugiej części oceny pozytywnie, to również otrzyma bardzo szybko informację, tak aby mógł złożyć ponownie ten wniosek już poprawiony. A do kiedy nasi wnioskodawcy mają możliwość aplikowania w ramach pożyczki na rozwój? Podzieliliśmy właśnie sobie to na takie rundy, czyli teraz do 5 października, kolejny do 5 listopada i założyliśmy, że w tym roku właśnie nabór, znaczy wnioski, które spłyną do nas 5 listopada, będą ostatnimi wnioskami, które będziemy oceniali w tym roku. Na kolejny rok nie przygotowywaliśmy jeszcze harmonogramu. Już tak na koniec, podsumowując naszą rozmowę, powiedz, co odróżnia pożyczkę, którą oferuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od innych podobnych instrumentów, które tutaj pojawiają się na naszym rynku? Przygotowując parametry tej pożyczki i założenia, rozmawialiśmy z przedsiębiorcami. Przeprowadziliśmy ponad 200 wywiadów i same jej założenia właśnie odpowiadają na potrzeby tej grupy, która mikro, małych przedsiębiorców, bo oni mają największy problem z dostępem do kapitału. I to, co właśnie odróżnia tą pożyczkę od innych dostępnych na rynku, to przede wszystkim element dotacyjny. Czyli po spłacie pożyczki, po zrealizowaniu projektu, osiągnięciu co najmniej jednego rezultatu, przedsiębiorca może dostać do 40 tysięcy złotych żywej gotówki. Kolejnym elementem jest niewątpliwie bardzo korzystne oprocentowanie od 2,5 do 6%. Tak jak powiedziałem wcześniej, w zależności od zabezpieczeń i kondycji finansowej, jednakże wiemy, że jest ono bardzo korzystne. Jednak w banku lub też w instytucji pożyczkowej to oprocentowanie będzie wyższe. Kolejnym takim elementem jest elastyczna karencja. To przedsiębiorca sam wskazuje w całym okresie spłaty pożyczki te miesiące, w których chciałby z niej skorzystać. No i takim ostatnim, wydaje mi się, że bardzo istotnym elementem jest fakt, że udziela go Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Instytucja, która od długiego czasu istnieje na rynku, ma ogromne doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorczości. No nieraz udowodniliśmy nasze elastyczne podejście i probeneficjenckie, więc myślę, że to też jest jeden z atutów. Zatem zachęcamy Państwa do składania wniosków. Dziękuję Ci, Michale, za rozmowę. Dziękuję. Przejdźmy do ostatniej części naszego spotkania, czyli do pytań od internautów. Może odczytam pierwsze pytanie. Pytanie od Pani Haliny. Czy w karencji, w spłacie można korzystać w dowolnym czasie trwania pożyczki? Czy jest to karencja uruchamiana od pierwszego dnia miesiąca? Tak, z karencji możemy korzystać od pierwszego dnia uruchomienia pożyczki. Przypomnę tylko, że suma okresów karencji nie może przekraczyć 9 miesięcy oraz, że jest to karencja tylko i wyłącznie na kapitał. Dobrze, kolejne pytanie. Pan Tomasz, kto może potwierdzić za zgodność z oryginałem złożone dokumenty? Za zgodność z oryginałem dobrze było, gdyby potwierdzał to członek zarządu, osoba, która jest decyzyjna w danym przedsiębiorstwie. Dobrze, i kolejne pytanie. Szanowni Państwo, czy jeśli koszt wydatków, który chcemy sfinansować w ramach pożyczki po finalnej wycenie ulegnie zmianie, to spowoduje to brak akceptacji kosztu, czy też zwiększenie wkładu własnego przedsiębiorcy? I o to pyta Pan Konrad. Myślę, że nie spowoduje to braku akceptacji. Myślę, że jeśli to będzie kwestia zwiększenia tego kosztu, to zwiększy się prawdopodobnie wkład własny przedsiębiorcy. Jeżeli będzie to zmniejszenie kosztu, to tutaj pozostawimy pewną dowolność przedsiębiorcy, czy będzie chciał go zwrócić,
jako niewykorzystaną część pożyczki lub też po prostu przeznaczyć na inną kategorię. Kolejne pytanie od pana Karola tym razem. Czy miejsce realizacji projektu oznacza miejsce wytworzenia środka trwałego, czy też korzystania z tego środka? Miejsce realizacji projektu to miejsce korzystania z tego środka, czyli miejsce, w którym de facto te maszyny, urządzenia zostaną zainstalowane. Kolejne pytanie. Pani Luiza napisała do nas. Jakiego rodzaju pomoc publiczną otrzymuje przedsiębiorca? Tą pomocą publiczną będzie moment, w którym przyznamy przedsiębiorcy to wsparcie, czyli tą kwotę do 40 tysięcy złotych. I to będzie pomoc de minimis. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której na przykład przedsiębiorca w momencie ubiegania się o to wsparcie, na przykład mógłby przekroczyć ten górny limit 200 tysięcy euro, właśnie po to jest ten okres, przed uregulowaniem całości spłaty pożyczki. On się może ubiegać o to wsparcie po spłacie 90%, a przed 100%. Więc bardzo możliwe, że ten krótki okres pozwoli mu otrzymać tą całą kwotę wsparcia. Kolejne pytanie od pana Błażeja tym razem. Czy VAT jest wydatkiem kwalifikowanym w ramach pożyczki na rozwój? Nie, VAT nie jest kosztem kwalifikowanym. Na etapie wniosku prosimy, żeby on się pojawił w kwocie ogółem projektu. Przedsiębiorca powinien nam pokazać, że dysponuje środkami na jego zapłatę. Jednakże sama pożyczka jest na kwotę netto i w kosztach kwalifikowanych również poruszamy się w kwocie netto. Szanowni Państwo, przymierzam się do złożenia wniosku w ramach pożyczki na rozwój. Nasuwa mi się pytanie. We wniosku należy określić trzy wskaźniki rezultatu. W jaki sposób oszacować wartość wskaźników rezultatu? Jako wartość bazową wskazaliśmy w instrukcji wypełniania wniosków, że ma być to po prostu konkretna wartość z bilansu bądź też z rachunku zysków i strat z roku, w którym przedsiębiorca aplikuje o pożyczkę. A jeśli chodzi o wartość docelową, tutaj niestety musi przeprowadzić pewną prognozę, aby móc uzupełnić to pole i wskazać tą wartość na przykład z roku 2023. Ale wskazaliśmy dokładnie, o które pole z rachunku zysków i strat bądź też bilansu nam chodzi. Szanowni Państwo, czas dzisiejszego spotkania dobiega końca. Pytania, na które nie zdążyliśmy udzielić odpowiedzi, zostaną zamieszczone na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakładce FAKI. Dziękuję Państwu za poświęcony czas. Michale, dziękuję Ci za Twoją obecność i zapraszam Państwa na kolejne webinarium. Do zobaczenia.